Hoj, kamraci! Tu wasz kapitan Morgan Wilson. Zapraszam was na odcinek pełen, no może niekoniecznie przygód, bardziej odcinek pełen budowania. Zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco. Koniecznie z dzwoneczkiem, pamiętajcie. Walnijcie w niego tak, bym i ja usłyszał go na mym okręcie. Zostaw łapkę w górę, no i co jeszcze? Wpadajcie na Discorda, link macie w opisie. I to chyba tyle z tych naszych ogłoszeń. Życzę wam wszystkim miłego oglądania. Chłopaki, przydałby się statek, nie? Co wy na to? Może byśmy jakiś ogarnęli, bo... Ale jak, wiecie, jak będziemy tak ciągle wydawać na to, to tak jakby nie będzie nas stać na statek, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, czy wy coś mówiliście o statku? No, mówiliśmy coś o statku właśnie, no. No to słuchajcie, mam dla was idealną propozycję. Załatwiłem wam drewno, ale resztę musicie sobie sami załatwić, bo to już wykracza poza moje zasięgi, że tak to powiem. Aha. Więc no, idźcie do tartaku i tyle, koniec tematu. Dobra. Mamy zbudować. Czyli on nam załatwił drewno, mamy za darmo Ej, mi się to po... O, zamówienie przyniosłam. O, to chyba on zamawiał, nie ja. To Ryan zamawiał, nie ja. No tak, dziękuję. Proszę, niestety orężatki się nam skończyły, ponieważ ktoś wyklał ostatnio. To ten pan. Tak, to on. To wcale nie jest Pit. On pił głównie soczek. No widać, jak chyba mu się zasnęło. On co chwilę zasypia. On raz tu zasnął na scenie. No ale nieważne, dobra, mamy drewno. Znaczy się nie wiem, czy jeszcze mamy drewno, bo może nas wykiwał, nie? Dobra, chłopaki, trzeba to jakoś załatwić. Trzeba załatwić, ale czekajcie, statek bez żagla nie popłynie. Któryś z was musi iść do bacy, żeby zdobyć... Orki, jeszcze przypadkiem, kiedy tego kolesia weźmiecie stąd? Klientów nie odprasza. Weźmiemy, jak zbudujemy statek. Po południu, dobrze? Stąd pójdziecie, tak? Trochę zostało. On nie przeszkadza, on ogólnie dzisiaj jest... Mazgona, on ogólnie będzie tak tu sobie siedział po soczku, po prostu. Chyba ma po raz kolejny właśnie to za dużo soczku sobie wypił i mamy pustki na magazynie, więc tak 20% po prostu tego, nie dajcie. Czemu mu pani co chwilę coś daje? W sensie daje, picie mu daje. Za to! Po co to płaci? Ale to są nasze pieniądze, to są nasze wspólne... O, wełny. Trochę wełny zostało. Gdzie mój buty? Idź tam klientów lepiej obsługuje. To nie wystarczy, dobra. Gdzie rozmawia. Który z was pójdzie do bacy na górę? No, ja mogę pójść. Dobra, to masz Ryan całą wełnę i idź do niego po resztę wełny, a ja w takim razie z Pitem pójdę do tartaku. Chodź ty, pacanie, chodź. A pacę przypadkiem nie zabiliście? Kogo? Kogo? Nie, nikogo nie zabiliśmy, nie przypominam sobie. Nie, nikogo nie zabiliśmy, dobra. Chodźcie, chłopaki, dobra, to Ryan, ty idź wtedy do góry, do bacy, żeby po wełnę, a my wtedy idziemy do tartaku. Chodź tu, Pit, chodź za mną, chodź. Idę, spokojnie, nie zgubię się. Nie wiem, czy się nie zgubisz, ale ten... O, wlazłem. Czemu ja nie mogę przez to przejść? Dobra, ja mam dzisiaj jakiegoś kręćka we łbie, powiem. Powiem ci, mam jakiegoś kręćka we łbie, dobra. To jest tartak, to jest tartak. Myślałem, że... Kiedy tu tartak powstał? Kogo to zły się tartak? Tak. Nie wiem, ale skoro tutaj... Okay, tu ktoś jest? Nie, nikogo nie ma, czyli mamy sobie po prostu drewno sobie wziąć? Halo, przepraszam, jest tu ktoś? Nie. Ale to będzie strasznie ciężkie. No, będziemy musieli na parę razy na pewno to nosić. Jestem na bank pewien tego. Patrz, jakie piły. Ale widać, że ten tartak coś taki nieczynny, nie ma pracowników. A, no tak, południe, dobra, poszli do tego. Kończyny są w skrzyniach. To ja mam rozumieć, że to jest stare, spróchniałe drewno, wiesz? On nam dał stare, spróchniałe drewno. To dobre, sobie wezmę. Mam nadzieję, że Ryan wróci z żaglem. Weźmy sobie parę staczków. Dobra, to już mnie tak dociąża, że... Ja po dwóch już nie mogę. Ja wziąłem 8 i... Jak to? I tak, o, aż z wrażenia. Dobra. Trzeba by było gdzieś pójść, chyba na drugą stronę trzeba pójść z tym drewnem. Nie, trzeba kogoś zatrudnić, trzeba kogoś poprosić, albo jaką taczkę chcę wziąć, czy coś. No właśnie. A może czekaj, wiesz co by trzeba było zrobić? Stawmy tu parę staku i po staku nośmy. O, dobra. A nie tak, dobra. O, od razu lepiej, dobra, jak się tak to wszystko tutaj położy. Jeszcze mam 4. Tak, dobra, 2 staki jestem w stanie unieść, ale więcej nie. Dobra, tylko nie mam żadnych skrzynek. Tu jakieś, nie wiem, co to jest, bruk jakiś. Pycha! Zostaw! To jajko tu ma... Dobra, nie. Ja już lepiej, kurde, do ciebie nic nie będę mówił. Ja już do ciebie nic nie będę mówił. Jeszcze mamy sobie statek zbudować, jak ja nigdy statku nie budowałem. Ja na statku to pływałem, to rzecz jasna, tak. Z dziadkiem jeszcze moim, to tak, to, ale... Ja mam sobie zbudować statek, ja... No, kto, jak się nazywa gościu? Nie jesteśmy stoczniowcami, żeby
budować statki. Oh my god, dobra, może, nie wiem, może tutaj zacznijmy to jakoś budować. Tylko ja nie wiem jak, no, jakieś, nie wiem co jest. Jakąś podstawę chyba musimy zrobić, czy coś. Dobra, zróbmy na pewno crafting się przyda na bank. Koło sterowe, byś musiał załatwić koło sterowe. Czekaj, gdzie może być koło sterowe? Ten statek jest trochę taki nieczynny, on dawno tutaj nie odpływał, no i tam chyba jestem, ja bym mógł stamtąd w sumie wziąć. Nie, nie kradnijmy, wiesz gdzie jest chyba stare koło sterowe? Idź do mojego domu. Coś mi się zdaje, że na strychu dziadek kiedyś jedno koło sterowe miał. Idź tam do mojego domu i wtedy spróbuj przynieść. Dobra, mamy jakiś crafting. Mam nadzieję, że Ryan zaraz wróci z tymi. No tak wysoko znowuż to nie jest, to są najwyższe partie gór u nas. Chwila, potrzebuję patyczków, siekierki. Zróbmy sobie dwie siekierki, o, zróbmy dwie siekierki. Masz siekierkę, a ja wtedy odrąbię tu. I o jeszcze nie, się rozpadało. Jak to tak można? Będziemy budować jeszcze w deszczu, no super. Nie, ja idę pod dach, ja tutaj sobie usiądę. Dobra. I będę cię nadzorował, tak. Obiec. Tak, będziesz mnie nadzorował. Idź po Ryana. Nie wiem, gdzie polas, ale idź po Ryana i wełnę, dobra? Dobra, biegnę. Teraz się żyje. Oh my god. Jeszcze będę w deszczu wszystko budował. Jezu Maria. Czemu w ogóle, skąd on w ogóle ma to drewno? To jest podejrzane. Tam, tak znikąd tam, no w sumie robimy dla niego zdania, no to jakieś tam powiedzmy logika w tym jest, ale bardzo, bardzo, bardzo nikła logika. Nie umiem budować statków. To jest najśmieszniejsze. Ja muszę zbudować statek, a statków nie umiem budować. Zróbmy sobie coś takiego. Nie wiem jak to wygląda, to okropnie to wygląda. Dobra, jeszcze coś takiego, jakiś dziób tu się da. Dobra, jest. O, jesteście chłopaki, dobra, jesteście. Brzydki ten statek, wiem, ale lepszego nie umiem budować. Zróbmy coś takiego. Brawo, zbudowałeś statek. Tak piękny, że oh my god. Dobra, zróbmy sobie. O, dobra. O, dokładnie Ryan, mega. Weź coś mów, co? Jaki spokojny jesteś. Dobra, nieważne. Wiem, to się chyba tu daje, się nie zdobył statek. Jedyny gdzieś damy zaraz, czekaj, zaraz gdzieś damy. Tu zrobi się zejście pod pokład, weź zrób drabinki. I tu by się przydało coś takiego zrobić. O, genialnie. Zrobimy sobie tak. No, wielki statek, naprawdę. Przydałoby się jeszcze zrobić krzesła. Wiecie, dla was statku, więc musieliśmy... O, genialnie. Trochę za wysoki na... Czekaj, a zrób tu jeszcze... Albo ja zrobię, to mam ci poradzić, że ciemno. Dobra, zróbmy jeszcze tak, my jeszcze patyków. Ryan, na pewno wszystko w porządku? Czemu ty nic nie gadasz? Ryan. Halo? Oj, on może... Nie, on się chyba nie boi. Ryan? Czy Baca ci coś zrobił? Połachaj głową, jeśli tak. Co tam jest na górze? Może go coś ugryzł? Nie wiem. Czy Baca się... Baca lata? No chyba nie. O gad. O nie. Nie wiem, dlaczego on jest zdolny. Nie wiem, przecież go pokonaliśmy. No to co ty co ty właściwie pokazujesz, nie gadasz ostatnio. Może ten Baca był w brzuchu tego... Albo dobra, nie. Nie, lepiej nie kmin. Czekaj, mamy jakąś... Mamy siekierkę, dobra. O, dobra, mamy. Będzie trzeba zadokować go. Sprawdźcie, zanurkujcie proszę was, jeden z was. Może ty Ryan, lepiej nie, bo ty zaraz się utopisz. Ja mogę. Nie, ty też nie. Dobra, ja zanurkuję i sprawdzę, czy statek o nic nie utyka. Trzeba go odczepić od brzegu i zadokować. Dobra, gdzie on jest? Boże święty, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Dobra, jakoś jest. I tak trzeba tu jakieś wejście zrobić, jak widzę. Musicie pójść po te fotele takie, te fotele takie czerwonawe. Czekajcie, ja sprawdzę... Nie, czekajcie, nie, ja myślałem, że ja może mam na strychu. Ale nie, na strychu nie będzie. Może u tego, jak on się nazywa? Ten, co z drewnem handluje. Co mówicie, na tartaku? W tartaku nie było. Tak, na tartaku. Ej, sprawdźcie u barmana, sprawdźcie w tej piwnicy, czy tam czasami czegoś nie ma. Dobra. Pójdźcie po takie czerwone krzesła powinny być. Dobra. Takie fotele bardziej. Assemble ship, mount ship. Statek pływa! O, goddammit, statek pływa! Jednak nie pływa. Jak z tego zejść? O rany, trzeba będzie to jakoś stąd wypłynąć tym jaki. O! Trzeba stąd wypłynąć, ale się zamu... Ale się trzęsie. O, dobra, powoli wypływam. Okej. Trzeba wodę tutaj naprawić. Dobra. O, idą, chłopaki, jeden już ma. Hej. O, jesteśmy. Już mam. Odzyskałem głos, o maj. Dobra, postawcie gdzie chcecie sobie. Mam te takie... No może nie tu, musisz albo pod pokładem, albo równo z pokładem, wiesz? Może. Czekaj, możesz zrobić tak. Dobra, assemble ship, mount ship, okej. O, Jezu!
Jezu, to pływa. Nie pływa. O nie, nie pływa. Nie mogę wypłynąć. A! Może znowu wiatr jest coś? Ach, nie mogę wypłynąć, halo. A! Ale trzęsie. Szybko płyń. No płyń. 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 No płyń, choroba. A nie. No płyń. Dał nam suche drewno i teraz widzicie, co jest. Widzimy, widzimy. Czekaj, może tam coś... O! 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 Dawaj! O! Prawie się udało. Dzieje? No nie. Ten statek nie pływa. Zrobiliśmy coś źle. Chłopaki, oficjalnie stwierdzam, że trzeba kto komuś zlecić. Oh my god. Wszystko na nic. Czemu ja się za to brałem? Nie. Ja idę się napić. Do widzenia, trzymajcie się. Nie.